Witam Was serdecznie w tym odcinku. Obiecany i zamówiony przez jednego z Was odcinek dotyczący propozycji rowerów do triatlonu. To nie jest rower triatlonowy, to jest typowa szosówka, tak zwana wspinaczkowa. To też nie jest rower triatlonowy, to jest typowa szosówka aerodynamiczna. Ale chcę Wam pokazać przede wszystkim jeden poważny moim zdaniem błąd w doborze roweru triatlonowego dla początkującego. A jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, bardzo dobrze zrozumiecie, o co mi chodzi. Wsiadam więc na rower i pokazuję, co jest grane. Siedzę sobie na rowerze szosowym i tak sobie myślę, co by zrobić, żeby na tego typu rowerze być jak najszybszym podczas triatlonu. Ano założę sobie tak zwaną lemontkę, czyli to się nazywa też Aero Extension, czy przedłużka. To znaczy, że w tym rowerze mam typowego baranka, czyli to jest typowa kierownica szosowa, nie triatlonowa, nie czasowa, to jest jeszcze inna rzecz, tylko mam zwykłą lemontkę, ale na tej lemontce mogę się oprzeć i teraz będę znacznie szybszy. To jest dobre 5 albo więcej uderzeń serca na minutę niżej przy tej samej prędkości w porównaniu do takiej nawet pozycji, kiedy jadę w dolnym chwycie, już nie mówiąc w ogóle o górnym chwycie, albo powiedzmy przy tym samym pulsie, tej samej mocy, przy takim chwycie będziecie jechać 35 na godzinę, a w tej pozycji będziecie jechać 37-38 na godzinę, a to jest spora różnica, nie spadaj mi, ok? Więc tego typu lemondeczka na typowym rowerze szosowym to jest bardzo dobry pomysł dla początkującego triatlonisty. Macie wciąż rower szosowy, możecie używać go do rozmaitych treningów, a na lemontce też położycie się i będziecie fajnie zasuwać. I teraz błąd. Jaki błąd? Na wielu forach można przeczytać, jeżeli decydujesz się kupić rower szosowy i przystosować go do triatlonu, wybierz jak najbardziej agresywną pozycję. To jest właśnie ten błąd. Dlaczego? Między innymi dlatego, że oczywiście jesteście początkującymi triatlonistami, więc pewnie jeszcze nie macie dobrze rozciągniętych mięśni, przyzwyczajonych do takiej pozycji, nie pewnie, ale na pewno. A druga rzecz jest taka, że na rowerze szosowym zwykłym, z lemontką, wspieramy się na przedramionach, a nie na łokciach. Gdyby to był rower triatlonowy, oparty byłbym o tak, mniej więcej na łokciach, co bardzo relaksuje całą obręcz moją tutaj barkową. Stań tu ładnie. O, dobra. I w takiej pozycji można naprawdę zasuwać, można ciąć pięknie powietrze. No ale my jesteśmy oparci w taki sposób, a to znaczy, że muszę mocniej chwytać dłońmi lemontkę i to powoduje większe napięcie obręczy barkowej, czyli ból ramion. I uwierzcie mi, po 20 km będziecie już to czuć, a po 50, a może chcecie zrobić Ironmana, można na szosowym rowerze zrobić jak najbardziej, wtedy różnicę odczuwamy znaczną. Moja propozycja, jeżeli decydujecie się na zwykłą szosówkę, niech to nie będzie agresywna geometria, pokażę Wam za moment różnicę pomiędzy agresywną i nieagresywną, tylko niech ta kierownica będzie wyżej. W rowerze triatlonowym z typową kierownicą czasową będziecie mieli dodatkowo bardzo szerokie zazwyczaj możliwości regulacji. W lemontce też są, ale zazwyczaj są mniejsze. No i nie jesteśmy tak oparci, bo mamy inny kąt rury podsiodłowej, czyli co mamy inne? Mamy inny reach, czyli efektywną długość roweru. To wiecie z poprzedniego odcinka. Dlatego jeżeli zwykła szosówka dla początkującego, może to być szosówka za 2000 na SORze bez problemu i wtedy nie będzie też zbyt agresywna. Dobrym przykładem takiej szosówki jest szosówka typu Aero. Dlaczego? To jest zwykła szosówka, ale ta moja skulptura ma wysoką główkę ramy. To znaczy, że stack ma dosyć wysoki, reach ma nie za długi, czyli nie ma agresywnej pozycji, czyli jak położę się na łokciach, na lemontce, będę w stanie tak dłużej przejechać. Jeżeli nie do końca wierzycie, że tak jest, chociaż myślę, że wierzycie, obejrzyjcie sobie niejednego Ironmana, można obejrzeć w YouTube, świetne są te filmy. I popatrzcie na amatorów, którzy jadą na rowerach triatlonowych albo nawet na zwykłych z lemontkami. Po 20-30 km, jak wielu z nich będzie już jechało w zwykłym chwycie wyprostowanych, bo to jest dla nich za nisko. Oznacza to, że kupili sobie super sprzęt i w ogóle nie są w stanie go wykorzystać. Wręcz przeciwnie, on działa na ich niekorzyść.
musimy się czuć jak najbardziej komfortowo w pozycji na lemontce. Wtedy pokochacie lemontkę, będziecie do każdego roweru zakładać, to wiem też z autopsji. Teraz wskakujemy przed komputer i pokażę Wam przykłady dwóch szosówek zwykłych dla początkującego triatlonisty i dwóch typowych triatlonowych rowerów też w niezłej cenie. No i jesteśmy. To będzie bardzo proste. Cztery propozycje rowerów dla początkujących triatlonistów, z czego dwa to typowe rowery triatlonowe, a dwa to typowe rowery szosowe. Zaczynamy od typowych szosówek. Rada, która często będzie spotykana na forach. Jako pierwszy rower do triatlonu kupujesz szosówkę, ale z agresywną geometrią, tak żeby być w bardziej aerodynamicznej pozycji i wrzucasz na nią lemontkę. To nie jest moje podejście, już o tym wiecie, ale jeżeli takie zastosujecie, na przykład wiecie, że jesteście bardzo elastyczni i rozciągnięci i w takiej pozycji będzie Wam się jeździło dobrze, chociaż jeżeli to Wasz pierwszy rower, to trudno to powiedzieć, to moim zdaniem Cannondale Cut Optimo. Dlaczego? Ano dlatego, że Cannondale w swojej linii rowerów wyścigowych, nie endurance, czyli bardziej komfortowych, tylko wyścigowych, ma karbonowego Super Sixa, bardzo drogiego, ma drogiego również i świetnego aluminiowego K12 i ma cięższy budżetowy rower Cut Optimo, ale wszystkie trzy mają tę samą geometrię. I o to chodzi u Cannondale'a. Chcesz mieć bardziej wyprostowaną geometrię? Kup sobie Synapsa. To jest linia rowerów wyścigowych. Płacisz poniżej 3000 zł, ale masz rower o takiej samej geometrii jak Team Cannondale Drapak. Okay? Tak to wygląda. Jeżeli założysz tutaj lemontkę, będziesz miał plecy bardziej wyciągnięte i twoje nogi będą pracowały nieco inaczej. Jeżeli będziesz robił test FTP, będziecie robić test FTP, na normalnej pozycji, czyli w górnym chwycie, a na lemontce może się okazać, że znacznie wasza moc spadnie, więc im bardziej komfortowy rower, tym ten spadek mocy może być mniejszy. Nie w przypadku wszystkich tak będzie, ale w większości. Tak wam to mogę powiedzieć. Jedna rzecz odnośnie sprzętu. Danielski, czy nie kupić sobie wersji Tiagra albo 105? Jedyna rzecz, która dla triatlonistów tutaj może mieć znaczenie, to właśnie zębatki z tyłu. Tu mamy 9, w Tiagrze mamy 10, w 105 mamy 11. Im mniejsze różnice między zębatkami, tym łatwiej dobrać kadencję, a kadencja jest kluczem w utrzymaniu swojej stałej mocy, czyli jeździe na progu. Więc to może mieć znaczenie, ale jeżeli robi dla Was dużą różnicę kwestia 600 zł, czy tam nawet więcej, to model Sora wystarczy. A teraz mój rower. W zasadzie jest to alternatywa do mojej karbonowej skultury. To jest aluminiowa skultura, przepraszam, Reacto. To jest 400, jest jeszcze model 300. I jak widać, ten ma wyższą główkę ramy. Warto sobie porównać Stack i Rich. Ja nie porównałem dokładnie tego aluminiaka do tego aluminiaka, ale porównywałem właśnie Optimo do mojej karbonowej Reacto i moja Reacto jest znacznie bardziej komfortowa niż Optimo. To znaczy, że kiedy do Reacto założę sobie lemontkę, będzie mi wygodniej, na niej dłużej wytrzymam i dłużej będę tak naprawdę jechał w aerodynamicznej pozycji. Poza tym macie tutaj aerodynamiczną ramę, która ma znaczenie przy długich, stałych jazdach i przy jak najwyższej prędkości. Więc to Wam jakieś sekundy na długich dystansach, minuty zaoszczędzi, warto to wziąć pod uwagę. To byłby kierunek, jaki ja bym obrał. Nie za bardzo agresywny rower, ale jeżeli chcecie agresywny, polecam Optimo. I teraz dwa przykłady typowych triatlonówek. Testowany przeze mnie Felt B14, świetny model, to już jest nowszy model. Link do bardzo dobrej ceny też jest w opisie, to jest mój link partnerski. Te rowery dadzą Wam duże możliwości regulacji siodełka. Oczywiście pozycja już jest typowo do triatlonu. Będzie nieco trudniej nimi manewrować, zwłaszcza na zjazdach, bo środek ciężkości przesuwa się do przodu w czasówkach, w triatlonówkach. Czasowy rower i triatlonowy to też są jeszcze dwie różne rzeczy. Poza tym Felt daje świetną opcję regulacji naszej kierownicy, czyli przód, tył, góra, dół, szerokie możliwości, do bike fitu jest idealny. Ordu M30 od Orbea to jest też świetna propozycja, zbiera bardzo dobre oceny od użytkowników. Nie wiem, na ile szerokie możliwości daje nam tutaj kierownica Vision 3 Max, to warto się dowiedzieć, jak bardzo możemy góra, dół, przód, tył to regulować, ale siodełko też będzie miało szeroką regulację. Świetne rowery. Poza tym drobna różnica jeszcze między takimi szosówkami a takimi.
One mogą być nieco mniej sztywne, mogą być bocznie, ponieważ mają aerodynamiczne rury, będą szybsze i nie nadają się do podjeżdżania albo do zjeżdżania na jakichś stromych górach. Jeżeli mieszkacie w Karpaczu, na co dzień trenujecie, to raczej jednak szosówka. No chyba, żebyście mieli dwa rowery, jeden do treningów na co dzień, jeden do triatlonu, ale i tak trenować trzeba na tym, na którym się w triatlonie będzie jeździło. Bo no, nie ma bata, musicie tę pozycję mieć opanowaną, bo będziecie spędzać na niej, w niej dużo godzin. Tyle ode mnie. Orbea Orduem 30, Feld B14, to dla osób, które już wiedzą, że będą trenować, będą się ścigać, a dla osób, które zaczynają, nie są pewne, szosóweczka i to moim zdaniem z nieco bardziej wyprostowaną pozycją. Może nie endurance od razu, ale nie coś ekstremalnie agresywnego. Trzymajcie się w następnym odcinku, czy należy iść do Bike Fittera z naszym nowiutkim rowerem. Hej, hej!